że jeżeli chodzi o przeżywanie Wielkiej Soboty, to mamy troszkę problem w naszych parafiach z racji tego, że w wielu parafiach Wielka Sobota jest wolna od nabożeństw. No jest problem, co tak naprawdę Wielką Sobotę zwiastować. Owszem, odnosimy się często do tego fragmentu z Wyznania Wiary, który mówi: zstąpił do piekieł. I no, można powiedzieć, że Wielka Sobota jest takim czasem zawieszenia pomiędzy pamiątką śmierci a zmartwychwstania Pana Jezusa. Przy czym w Wielką Sobotę już patrzymy z nadzieją na to, co czyni Chrystus Jezus, no bo będąc zapatrzonym w teksty biblijne, możemy sięgać chociażby do listów Piotrowych i tam spoglądać na Chrystusa, który zstępuje, by uwalniać tych, którzy byli w niewoli. Więc można powiedzieć, w tym względzie Wielka Sobota ma już pozytywny wymiar, bo mówi o zbawczym działaniu Chrystusa. Natomiast jeżeli chodzi o taką praktyczną stronę, to w naszych parafiach Wielką Sobotę ma miejsce tak zwane rozwiązanie dzwonów. No bo od Wielkiego Czwartku, od nabożeństwa wieczornego wyłącza się dzwony na kościołach i dopiero Wielką Sobotę w godzinach popołudniowych, późno-popołudniowych rozbrzmiewają dzwony na kościołach i można powiedzieć, już zapowiadają tą wielką radość, która będzie przeżywana w poranek wielkanocny. Są parafie, które rzeczywiście bardzo mocny nacisk kładą na nabożeństwa jutrzenne, rezurekcyjne o godzinie 5 rano. I no, chociażby ta parafia, w której miałem okazję służyć wcześniej w Cieszynie, rezurekcyjne nabożeństwo no, przeżywa jako to szczególnie dostojne w poniedziałek w poranek wielkanocny. Natomiast są parafie, które także obchodzą rezurekcję, ale można powiedzieć w bardziej skromnym udziale. I tu znowu mogę się odwołać do wcześniejszych lat życia. Moja rodzima parafia ma nabożeństwa rezurekcyjne, ale w kaplicy cmentarnej. No, można powiedzieć, otoczenie dosyć nieciekawe, bo całość dzieje się na cmentarzu, ale to jest chyba jedyne nabożeństwo w cyklu rocznym na cmentarnej ziemi, które ma bardzo pozytywny wymiar, bo nie przeżywamy żałoby, ale wręcz coś przeciwnego. I to nabożeństwo rezurekcyjne na cmentarzu no, ma taki bardzo budujący charakter, szczególnie dla tych, którzy w przeciągu chociażby ostatniego roku życia żegnali swoich bliskich na cmentarnej ziemi, a w poranek wielkanocny po raz kolejny mogą budować się w nadziei, że śmierć w Chrystusie została pokonana.